No witam Cię Arturze po raz kolejny. Zbliża się trzecia rocznica śmierci mojego teścia Andrzeja Orłosia. No postać też nietuzinkowa, jeśli chodzi o konie. Poznałem go z widzenia, tego znałem wiadomo od 75 roku, jak byłem na Mistrzostwach Europy w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi, gdyż on te mistrzostwa zorganizował, na których startował zresztą książę Filip. Dostał później od księcia Filipa podziękowania. Zajmował się nim osobiście Andrzej Orłoś. No więc go znałem z widzenia, wiedziałem, co to jest za postać, aczkolwiek osobiście nie miałem przyjemności go poznać. Poznałem go w momencie, kiedy zwróciłem się do niego o rękę jego córki, Pietki, o której już mówiłem. Więc znam go bardzo dobrze z okresu, kiedy, prawda, był tym już wtedy kierownikiem, dyrektorem stadniny koni w Kadynach, do których żeśmy bez przerwy jeździli z naszymi później dziećmi, a jego wnuczkami. I dał mi się poznać jako człowiek, no, wielu, że tak powiem, zamiłowań, jeśli chodzi o, to wiadomo, że jeśli chodzi o konie, to wiadomo, ale podejścia do koni i co mnie też bardzo uderzyło, organizowaniem dla dzieci zamieszkujących Kadyny możliwość jeżdżenia konno. Zawsze był owiany wianuszkiem, tak, małych dzieci, co się koło niego kręciły, psów i kotów, które dokarmiał. No i przede wszystkim koni. Na pastwiskach wołał dziewczynki, dziewczynki i klacze przelatywały na jego głos, poznawały go po głosie. Szalenie pracowity, od rana do wieczora zajmował się i końmi, i innymi sprawami związanymi z zarządzaniem stadniny. Obronił z Kadyn, przeniósł się do Rzecznej i zarządzał jednocześnie i Rzeczną, i Kadynami. No i znowu wianuszek dzieci. Dzieci musiały jeździć konno. Osobiście prowadził treningi. W Kadynach jeszcze wcześniej robiłem o nim, znaczy robiłem u niego kurs instruktorski, ale z lenistwa i braku czasu nie skończyłem. Zlikwidował oddział forblutów, ale klacze zostawił i hodował na bazie tych klaczy pełnej krwi konie sportowe w Rzecznej. Następnie z Rzecznej przeniósł się do Januszewa, bo już był parę lat po wieku emerytalnym i niejaki Bertrand Leguern namówił go na założenie jemu ośrodka jeździeckiego w Januszewie, 11 km na północ od Iławy, między Iławą a Kwidzyniem. Januszewo, kompletna, że tak powiem, dziura, w sensie zapomniana, nawet jeden mały jakiś tam sklepik, nic więcej nie było. Uruchomił w Rzecznej przede wszystkim mały oddział kościoła, gdzie odbywały się raz w tygodniu dla tych ludzi msze. No ale przede wszystkim znowu, to jego podejście do tych trenowanych przez siebie ludzi, a głównie młodzieży i dzieci. Dla tych dzieci to był zupełnie nowy świat, zupełnie inny świat i uwielbiały Andrzeja, dlatego że on im umożliwiał jeżdżenie na tych koniach, następnie zajmowanie się tymi końmi i tak dalej, i tak dalej. Stworzył tam z prawdziwego zdarzenia ośrodek, ale niestety straszliwy wypadek, jakiego doznał w 2008 roku. Spadł z konia i uderzył głową na placu treningowym w UKK-owskim, stałą przeszkodę. Pozbawiły go już na 10 lat w ogóle oderwania się od wszystkiego. Helikopterem odwieziony do Olsztyna. Walczył 3 tygodnie o życie. I tak dalej, i tak dalej. Przeżył. No i później 10 lat był u nas tutaj, prawda, w domu w Buczkowicach. No na szczycie
Był tylko raz albo może dwa razy i to zawieziony samochodem, bo mimo że taki był znany z tego swojego, że tak powiem, odwagi, jeśli chodzi o jazdę konną, to powiedział, że na taki wyciąg nie siądzie nigdy w życiu. No więc samochodem terenowym pojechał, aczkolwiek też był taki trochę, bo to nad przepaściami się jeździ, to tamto siadło. Dlatego o nim mówię, no bo wprowadzi, prawda, ten. Jego wnuczki, a moje córki Zosia i Karolina, nauczone też przez niego jazdy konnej, no i miłości do koni, kontynuują to. Jak to już mówiłem, prowadzą schronisko teraz razem ze mną, znaczy głównie one już prowadzą schronisko na Skrzycznym, a jednocześnie mają firmę taką, która się nazywa Skopytem, produkującą odzież bardzo ciekawą i wartościową w sensie materiałów stosowanych, bo stosują tylko i wyłącznie czysto ekologicznie materiały, czyli merino wełnę 100%, bawełnę i tak dalej, i tak dalej. Mają firmę z kopytem, która jest sprzedaż online i tak dalej, polecam zresztą. No może jeszcze o Orłosiu coś bym powiedział, aczkolwiek no biedny był to bardzo koniec jego życia i tylko tak długo żył, bo miał silne serce i mocny organizm, a jednocześnie opiekę stałą ze strony swojej córki Bietki, która 10 lat się nim opiekowała. Cześć jego pamięci.